Witam Państwa, 4 października, Marta Haruk, zapraszam na serwis informacyjny. Już 23 gminy należą do aglomeracji wałbrzyskiej. Przystąpiło do niej 7 gmin powiatu świdnickiego. W skład powiatu świdnickiego wchodzą gminy miejskie, czyli Świdnica i Świebodzice, gminy miejsko-wiejskie Jaworzyna Śląska, Strzegom i Żarów oraz gminy wiejskie Dobromierz, Marcinowice i Świdnica. Świebodzice przystąpiły do aglomeracji wałbrzyskiej już wcześniej. W tej chwili aglomeracja liczy już sobie prawie 500 000 mieszkańców. Rada samorządowa aglomeracji, która jest najwyższym ciałem decyzyjnym aglomeracji, podjęła w głosowaniu decyzję o zaakceptowaniu tego i rozpoczęciu tego procesu poszerzania aglomeracji. Dzisiejsze spotkanie z udziałem naszych już wszystkich partnerów, którzy wkrótce, w co głęboko wierzę, formalnie przystąpią do aglomeracji, czyli 23 gmin, z udziałem pana marszałka Jerzego Tutaja i pana marszałka Rafała Jurkowlańca, będzie pierwszym spotkaniem w tak szerokim gronie. Jak mówi prezydent, teraz pora na to, żeby wszyscy członkowie aglomeracji zasiedli do trudnej dyskusji nad jej budżetem na kilka najbliższych lat. Mówimy o wspólnym sięganiu po szanse, które w najbliższych latach stworzy nam w istocie nie tylko nowa perspektywa finansowa, ale w ogóle inne źródła finansowania. A ponadto aglomeracja wałbrzyska jako obszar funkcjonalny oznacza ścisłą współpracę między wszystkimi gminami, a nie tylko wspólne wykorzystywanie pieniędzy. Jak mówi członek zarządu województwa Jerzy Tutaj, z każdym nowym członkiem aglomeracja staje się coraz silniejszym graczem na Dolnym Śląsku, z którym trzeba się będzie liczyć. To porozumienie jest w tej chwili największym po stolicy Dolnego Śląska takim właśnie zaczątkiem współpracy. Będziemy 28 lub 29 października, w ostatnich dniach października inaczej mówiąc, rozpoczynali konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym chcemy wskazać na właśnie pokazać, jak będą wydawane pieniądze w przyszłej perspektywie. Jak mówi prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, współpraca miast i gmin rozpoczęta przede wszystkim w obliczu nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, w której Unia Europejska nie chce już rozmawiać z małymi lokalnymi partnerami, może przetrwać dłużej i na trwałe zmienić wizerunek Dolnego Śląska. Jak mówimy o przyszłości, to bardzo często i bardzo szybko przechodzimy do mówienia o konkretnych inwestycjach, o konkretnych środkach finansowych i upatrujemy, że kolejne duże inwestycje zmieniają wizerunek tego najbliższego otoczenia. Jest to teza na pewno prawdziwa. Natomiast tezą równie prawdziwą, aczkolwiek niepowszechnie uznaną, jest fakt, że dzisiejsze czasy funkcjonowania w świecie globalnym, dzisiejsze funkcjonowanie przy jakby budowaniu pewnej pozycji, to też jest pytanie o zdolność współpracy. Prezydent Świdnicy podkreśla, że odkąd pamięta, nie było tak ożywionych i codziennych kontaktów między prezydentami Świdnicy i Wałbrzycha. Ten fakt pokazuje, że robią coś wspólnie i lepiej się poznajemy i bardziej, że tak powiem, jesteśmy w stanie zauważyć to, co się dzieje po sąsiedzku i wtedy łatwiej o ten efekt synergii, o wyłapanie tych rzeczy, które nam wszystkim służą, a no przecież mieszkańcy pokazują, że to wszystko jest płynne, że się przenika i rynek pracy, i rynek edukacji, i rynek kultury, sportu. Teraz prezydenci, burmistrzowie i wójtowie czekają na potwierdzenie statusu nowych członków przez zarząd województwa, a w następnej kolejności na opracowanie strategii gmin świdnickich w obrębie aglomeracji wałbrzyskiej. Potem przedstawicieli wszystkich gmin czeka powtórne określenie wszystkich wspólnych zadań i problemów. No musimy także wysłać jasny komunikat dla centrali poza województwem dotyczących inwestycji liniowych, że oto tworzy się aglomeracja ponad 400 tysięcy.
wdzięczna i mamy pewne oczekiwania. No, dobrze wiemy, że mamy oczekiwania co do inwestycji liniowych drogowych, szczególnie modernizacji drogi 35. Mamy problemy z drogą kolejową 281, Świdnica, Gmina Zdrój. Członkowie aglomeracji wałbrzyskiej będą zatem tworzyć listę priorytetów, żeby ustalić, które inwestycje są kluczowe i od których należy zacząć w 2014 roku, kiedy pojawią się nowe środki z Unii Europejskiej. 24 listopada odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrz Głuszycy Alicji Ogorzelec. Przypomnijmy, że to głuszyccy radni zadecydowali o przeprowadzeniu kolejnego referendum w sprawie odwołania burmistrz Alicji Ogorzelec. Poprzednie referendum zorganizowane zostało w czerwcu 2012 roku. Spośród ponad 7,5 tysiąca uprawnionych do głosowania do urn poszło wtedy około 1700 osób, co przełożyło się na frekwencję rzędu 23%. Zabrakło wtedy niespełna 300 głosów, aby referendum było ważne. Kolejna próba odwołania burmistrz Ogorzelec ma związek z trudną sytuacją finansową gminy oraz negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej za wykonanie budżetu. Jak argumentował wiceprzewodniczący Rady Miasta Głuszyca Janusz Rech, po raz drugi z rzędu burmistrz nie uzyskała absolutorium za wykonanie budżetu. Poza tym gmina Głuszyca jest jedną z 48 jednostek samorządu terytorialnego, która nie będzie w stanie uchwalić budżetu na rok 2014 ze względu na swoją sytuację finansową. Uchwała o zorganizowaniu referendum przegłosowana została przez radnych stosunkiem głosów 11-3. By referendum było ważne, w listopadzie do urn musi pójść około 2000 mieszkańców Głuszycy. Na wałbrzyskim rynku pojawiły się duże, okrągłe namioty akcji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie Polska Korzysta. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje dla mieszkańców, także dla dzieci i młodzieży. Akcja potrwa do sobotniego popołudnia. Wśród atrakcji znalazły się zjazd po wirtualnym stoku narciarskim, multimedialne pokazy robotów wspomagających działania antyterrorystyczne i antykryzysowe, pokazy eksperymentów naukowych i doświadczeń Centrum Nauki Kopernik, warsztaty fotograficzne i plastyczne i prezentacja systemu komputerowego, który pozwala odnaleźć osoby zaginione. Jest to akcja promocyjna Polska Korzysta z Funduszy Europejskich organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Są to takie dwudniowe pikniki organizowane w każdym z województw w Polsce, więc mamy wszystkich imprez około 16. Ideą akcji jest pokazanie mieszkańcom Polski konkretnych korzyści i zmian w różnych dziedzinach życia społecznego, jakie miały miejsce dzięki unijnym dotacjom. Celem całej akcji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat funduszy unijnych i tak naprawdę pokazanie tego, że mimo, że może nie jesteśmy tego do końca świadomi, to bezpośrednio lub pośrednio korzystamy z tych funduszy. Mamy tutaj 3 namioty, w których możemy po prostu zobaczyć, jak te fundusze są wykorzystywane w najróżniejszych dziedzinach życia, począwszy od kultury poprzez naukę do zdrowia. Ministerstwo chce na temat funduszy unijnych edukować przede wszystkim najmłodszych. Są to różne konkursy skierowane dla dzieci, żeby również wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej i najmłodszych rozpowszechniać tą wiedzę w jaki sposób możemy korzystać z funduszy unijnych. Akcja ma także uświadomić mieszkańcom poszczególnych miast, że oprócz projektów realizowanych w całej Polsce, dzięki funduszom unijnym są też możliwe na przykład remonty dróg i zabytków w ich najbliższym otoczeniu. Tutaj właśnie również z województwa dolnośląskiego mamy projekt związany z Zamkiem Książ, to renowacja kompleksu parkowo-zamkowego. Wystawa Fundusze Europejskie Polska Korzysta potrwa do soboty do godziny 18. W 3 namiotach o łącznej powierzchni 370 m2 na zainteresowanych czekają prezentacje multimedialne, interaktywne gry i zabawy, filmy i cyfrowe wizualizacje pokazane na najnowocześniejszym sprzęcie prezentacyjnym i komputerowym. Konkurs na najlepiej prowadzone gospodarstwo agroturystyczne w powiecie wałbrzyskim został rozstrzygnięty. Nagroda powędrowała do Jedliny Zdrój. W konkursie wzięło udział 16 gospodarstw. Zdaniem komisji konkursowej na szczególne wyróżnienie w tym roku zasłużyło gospodarstwo Zacisze Trzech Gór, prowadzone przez rodziny Sosnowskich i Mierzejewskich. Z tej okazji rozstrzygnięcie konkursu odbyło się właśnie w tym malowniczo położonym miejscu. Kupiłem ten dom 16 lat temu. Była to totalna ruina, walący się praktycznie dom. Postanowiłem, od razu było założenie, że będziemy tworzyć coś w rodzaju gospodarstwa agroturystycznego. Parę lat musieliśmy zbierać pieniążki na to, no i rozpoczęliśmy 10 lat temu remont.
Jury oceniało jakość świadczonych usług, estetykę otoczenia gospodarstwa, wyposażenie, czystość, atrakcje, ale i aktywność właścicieli w propagowaniu swojej oferty agroturystycznej. Choć praktycznie wszyscy uczestnicy mogą pochwalić się dobrze prosperującymi gospodarstwami, to jednak Zacisze Trzech Gór wszystkie regulaminowe warunki spełniło najlepiej. Goście bardzo chwalą wyżywienie, które im proponujemy. Znaczy się, specjalizujemy się w mięsach, dziczyźnie. Prowadzimy też kuchnię jarską dla jaroszy, wegetarian. Staramy się po prostu dbać o naszych gości. No i myślę, że to skutkuje tym, że nas odwiedzają. Niektóre rodziny kilkakrotnie już u nas spędzali swoje urlopy. Drugie miejsce w konkursie zajęło gospodarstwo Arkadia z Grzmiącej. Trzecie miejsce zdobył dom z duszą z Olszyńca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Starosta powiatu wałbrzyskiego Józef Piksa, gratulując laureatom, przypomniał, że są oni bardzo ważnym elementem promowania turystyki w regionie i jednocześnie pozwalają funkcjonować rolnikom w trudniejszych warunkach niż w innych częściach Polski. Bonitacje gleb są bardzo kiepskie. Te płody rolne są znacznie niższe niż na terenach nizinnych. Rolnicy mają problemy ze sprzedażą swoich płodów rolnych, natomiast przetwarzając je właśnie w tych gospodarstwach agroturystycznych, gospodarstwach ekologicznych, no, robią wspaniałe produkty i te produkty są podawane tutaj na stołach i rzeczywiście turyści chętnie z nich korzystają, bo każde gospodarstwo specjalizuje się w innych potrawach. No, mamy tutaj wspaniałe potrawy z pierogów, z drobiu, z ryb, no, różnej, z dziczyzny. A więc rzeczywiście specjalizują się, no każdy ma inny gust i wtedy chętnie odwiedza to gospodarstwo. Dzięki takim konkursom gospodarstwa konkurując ze sobą polepszają swoje warunki i przedstawiają coraz ciekawszą ofertę, co przekłada się później na bardziej zadowolonych klientów, którzy polecają swoje ulubione gospodarstwa kolejnym turystom. Po wiosennym konkursie fotograficznym Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik zaprasza na konkurs kulinarny. Konkurs skierowany jest do kucharzy amatorów, którzy chcieliby pochwalić się swoimi autorskimi przepisami na dania, które każdy mógłby przygotować w domowej kuchni. Będziemy czekać na przepisy kulinarne, na ciasta i różne wypieki. I teraz wybierzemy, oczywiście kapituła składająca się z mieszkańców i z zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik wybierze 5 najbardziej oryginalnych przepisów wypieków i 5 najprostszych. Także takie kryteria przyjmujemy. Oczywiście wybór będzie subiektywny i zaprosimy tutaj w grudniu na wielką degustację. Dodatkowo wszystkie przepisy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik, tak by każdy mógł z nich skorzystać. Na koniec sprawdźmy, co zdaniem wałbrzyskich dziennikarzy było najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia. Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik na Piaskowej Górze boryka się z problemem znikającej wody. Rozbieżności pomiędzy sumą liczników wody w poszczególnych mieszkaniach a licznikiem głównym należącym do wodociągów sięgają obecnie nawet 12%. To nie jest tendencja wzrostowa, bo są okresy, gdy te rozbieżności wynoszą 3%, są i takie jak obecnie, czyli 12%, ale mamy tam nawet kilkanaście budynków, w których te rozbieżności wynoszą 15%. Spółdzielnia szuka przyczyn tej sytuacji. Między innymi testowane są nowe wodomierze klasy C, które są o wiele bardziej dokładne od tych, które są używane obecnie w spółdzielni. Także mieszkańcy mogą się spodziewać wyników tych testów pod koniec tego roku. W Wiedlinie Zdroju w gospodarstwie agroturystycznym Zacisze Trzech Gór odbyła się uroczystość finałowa konkursu zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe oraz przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne powiatu wałbrzyskiego. Należy podkreślić, że gospodarstwa agroturystyczne z regionu wałbrzyskiego są wysoko cenione i na forum dolnośląskim, i na forum ogólnopolskim. Mają swoich stałych klientów, stałych gości, ale także wygrywają w konkursach. Pierwsze miejsce
komisja przyznała właśnie Zaciszu Trzech Gór z Jedliny Zdroju. Drugie miejsce zdobyła Arkadia z Grzmiącej, a trzecie miejsce Dom z Duszą z Olszyńca. To jest bardzo ważna informacja dla osób, które mają w swojej najbliższej rodzinie chorych na ciężką chorobę Alzheimera. Otwarty został ośrodek pobytu dziennego takich właśnie osób, które wymagają ciągłej opieki. W dzielnicy Poniatów, w parafii przy ulicy Organa 63 zostały wyremontowane pomieszczenia. Tam codziennie od godziny 8 do 16 osoby chore na Alzheimera będą mogły liczyć na opiekę, na zajęcia, na rozrywkę, bo tego takie osoby też potrzebują. Osoby, które zorganizowały ten ośrodek, twierdzą, że pobyt chociaż kilkugodzinny w takim właśnie ośrodku dla osób z zaburzeniami pamięci może się okazać bardzo korzystny, nie mówiąc już o tym, że po prostu ludzie, którzy pracują, a mają chorą matkę czy ojca, jest to dla nich bardzo wielkie obciążenie, martwią się, denerwują, czasem muszą wynajmować całodobową opiekę, a dzięki temu ośrodkowi ten problem będzie w jakiś sposób złagodzony. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.